Dobry wieczór Państwu. Dziś na dobranoc opowiem Państwu bajkę, zwyczajną bajkę, prawie jak dla dzieci. Bajkę o Szewczyku, który został królem. Nie będziemy się wgłębiali w to, jak do tego doszło, bo przecież to Państwo znacie z innych bajek. Dość na tym, że Szewczyk odpowiedział trafnie na 3 pytania, za co w nagrodę dostał rękę królewny, potem stary król umarł i Szewczyk zasiadł na tronie. No a potem, właśnie, idzie o to, co się stało potem. Widzę, że wasza królewska mość dziś nie w humorze. Czyżby, broń Boże, jakieś dolegliwości? Nie, mój marszałku. Tylko cnij mi się okrutnie. To może bal dworski urządzić? To może turniej rycerski zorganizować? To może polowanie? Zdrowa to rozrywka. Turniej, polowanie. Ciągle to samo. To może bym sprowadził dworkę Małgorzatę. Zaprawdę szereg ma dziewica zalet. Szereg zalet, tak. Wstydziłbyś się, marszałku? Wszak jestem żonaty. No to jak tu mojemu panu czas uprzyjemnić? No jak uprzyjemnić? A wiesz co, marszałkuniu? Nie wiem nic. A gdybyś mi tak przyniósł kawałek skóry... Utka? Nie, skórzanej. Aha. I dratwy. Uszyłbym sobie ciżmy. Oj, uszyłbym sobie. Nie. Czemuż nie, najjaśniejszy panie? Może cesarz Karol grać na kobzie? O? Może Ludwik Burgundzki hodować piwonie? No. Czemuż i ty, najjaśniejszy panie, nie masz mieć królewskiej fantazji? Zaraz postaram się o przednią skórę i najlepszą angielską dratwę. I odtąd król, jak pamiętamy, był niegdyś Szewczykiem, oddawał się w wolnych chwilach od królowania swemu ulubionemu zajęciu. Fufam. Już. Już. Już dwie komnaty. Och. Już dwie komnaty są zapełnione po pobawę ciżmami twojej roboty, panie. Czas pomyśleć, co z nimi zrobić. Przecież nie będę ich sprzedawał. Jako królowi nie chodzi mi się to. Niestety. O, nie ma mowy o sprzedaży. Ale gdybyś mi, panie, pozwolił rozporządzić tym skarbem, zrobiłbym z niego właściwy użytek. Mam do ciebie, kokasiu, nieograniczone zaufanie. Rób, co chcesz. I marszałek zrobił, co chciał, a mianowicie... Za troskliwą opiekę nad stadami królewskimi i pomnożenie ich stanu mam zaszczyt wręczyć ci, główny owczarzu, te oto ciżmy z owczej skóry wykonane rękami samego monarchy. Gdzie moje odciski? Nie ma odcisków. To nie ciżmy, to balsam. Za wierne opisywanie dziejów panowania naszego najjaśniejszego króla jego mości mam zaszczyt wręczyć ci, nadworny kronikarzu anonimie, ciżmy z byczej skóry wykonane jego rękami. O, co się dzieje? Jak dzieje dziejami? Nikt nie miał takich wygodnych ciżemek.
za urodę, wdzięki dowcip oraz szereg innych zasług dla monarchii, mam zaszczyt wręczyć ci, piękna dworko Małgorzato, te oto purpurowe ci rzemki z safianowej skóry, wykonane specjalnie na twoją nóżkę przez miłościwie nam panującego. Ach, jakie leciutkie, ach, jakie wygodne. Zda mi się, że mam skrzydła. Mogłabym tańcować do białego rana. Wieść o tym, że król za specjalne zasługi obdarza ci żmami własnej roboty, szybko rozniosła się po kraju. A że były to ciżmy doskonałe, o które już w owych czasach było bardzo trudno, więc wszyscy zaczęli niesłychanie przykładać się do nauki, pracy, sztuki. Oto najjaśniejszy nowy wykaz zasłużony. Aż tylu? Przecież ja nie nadążę z produkcją odznaczeń. Wiesz co, marszałku? Będę musiał chyba przyjąć czeladników. Tak więc kraj rozkwitł nad podziw, a wdzięczni obywatele postawili królowi pomnik w postaci wielkiej, złotej ciżmy, na co w żadnym wypadku nie mogą liczyć dyrektorzy Chełmka, Radoskuru czy Podhala, choćby nas nie wiem jak o to prosili. Dobranoc państwu.